Witam Państwa serdecznie, Wojciech Jankowski, Ruch Suwerenny Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Ja nie wiem, chyba to jest jeden wielki kabaret, drodzy Państwo, i już inaczej być nie może. Króciutko, ponieważ już mnie tam parę osób prosiło, żeby za dużo też o Sendeckim nie mówić, bo to już jest po prostu może nie tyle nudne, ale żałosne. Ale, drodzy Państwo, drobna zmianka, jeżeli się na gieniu kumrad Mieczysław prosi, to jednak się należy. Tym bardziej, że jest, był pod ambasadą rosyjską. Powiem Wam otwarcie, to już jest naprawdę szczyt bezczelności. Ja o tym wspominałem wcześniej. Tu tylko pokażę kawałeczek i skomentuję jak zwykle po swojemu. Czy państwo nie jest przygotowane na konflikt zbrojny z Rosją, że nie mamy wystarczających gwarancji NATO, czyli paktu wojskowego, w którym nasze państwo jest. Pamiętamy, co się wydarzyło w roku 1939. Ja pamiętam, bo miałem... Tak, ty wszystko pamiętasz, geniu, tylko nie wszystko rozumiesz. No, nie jesteśmy przygotowani na wojnę z Rosją. Ale gdybyśmy byli przygotowani, jakby, znaczy nie my, nie my, nie prawdziwi Polacy. Taka jest różnica, geniu. Mów tylko za siebie. Nie mów o prawdziwych Polakach. Tylko za siebie. Bo geniu twierdzi, że jakby Polska była przygotowana, Polacy byli przygotowani, no ale nie jesteśmy przygotowani. Jakbyście byli przygotowani, tak, według genia, no to można by było spróbować. Geniu, zastanów się, co ty gadasz. Dobra, idziemy dalej. Przerzucimy na piąteczkę swoim sposobem. Ale też podejrzewam, że ten układ w jakiś sposób został przeniesiony na dzisiejszą Europę, Rosję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Izrael. I daje mi to do myślenia na przykład, że trwa najlepsza przyjaźń izraelsko-rosyjska. Ale jest to obywatele... To ten układ jeszcze z wojny, prawda, który się przeniósł na dzisiejsze czasy, no i geniu stwierdził, że trwa przyjaźń najlepsze pomiędzy Izraelem a Rosją. Geniu kumracie Mieczysławie, ile razy jeszcze powiedz mi, walniesz tak, tego typu głupoty? Oczywiście, ja już się sam zastanawiam, czy ty to robisz z premedytacją, czy zwyczajnie nie myślisz. Wiesz co, nawet mi się już znudziło, by cię krytykować. To jest już wręcz żałosne. Brak logiki, brak analizy, a jeszcze na dodatek on jest pod ambasadą rosyjską, mówiąc takie rzeczy. Trwa najlepszy układ rosyjsko-izraelski. Gdzie wiadomo, że to wszystko jest to, co się dzisiaj dzieje. Czosnkowa zawirucha i rzekomo Rosja, Putin ma z nimi układy. No ludzkie pojęcie przychodzi. A teraz posłuchajcie coś, co za chwilę skomentuję jeszcze ostrzej. Polski i przede wszystkim myślę o swoim państwie, narodzie i o sobie, o swojej rodzinie. I myślę, że jest taki moment, gdzie trzeba powiedzieć polskim cywilom, wymienić się pewnymi spostrzeżeniami, że no, w razie ataku realnego, grożącego nam ataku Rosji na Polskę, grozi nam zagłada, nam cywilom polskim. Tak się składa, że mieszkam w miejscu Warszawy, gdzie nie jest przewidziany żaden schron. Nikt mnie o tej pory nie poinformował, czy jest przewidziane jakieś miejsce, gdzie będzie mogła się schronić moja rodzina i ja w razie ataku nuklearnego na centrum Warszawy na przykład. To co ty tu robisz, chłopie? Ty żebrzesz o to, żeby cię poinformowali, a wcześniej mówisz, że trwa najlepsze przyjaźń izraelsko-rosyjska. Przecież ty plujesz Rosji w tym momencie w twarz.
I stoi przed ambasadą rosyjską. Jezus, Boże, Gieniu. Przecież ja przez siebie to naprawdę dostanę boleści brzucha. Ja już nie wiem, jak to ugryźć. Momento mori. Idź do Kamedułów. Naprawdę. Jak pójdziesz do Kamedułów, gwarantuję ci, że będę wysyłał kapuchę na żarcie, żeby cię tam dożywili. Tak, bo tam normalnie obżarstwo jest grzechem, rozumiesz? Ale już trudno. Dwojga złego, lepsze to. Naprawdę trzeba powietrze wziąć. Dobra. Tutaj mamy siódemeczkę. Nie będziemy tego słuchać dalej, bo po prostu nie chce się. Bądź ambasador w Rosji. Państwo są całkowicie bezpiecznie i legalnie przewodowa, są całkowicie inwigilowane przez polskie służby, to chyba nawet kilka pionów służb. Więc można całkowicie bezpiecznie i legalnie zwrócić się drogą mailową, telefoniczną i SMS-em do Federacji Rosyjskiej, bądź do ambasady, bądź na telefon w Rosji, który Państwo sobie możecie w internecie znaleźć, z prośbą, żeby Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, bądź prezydent Putin, bądź ambasador Rosji w Polsce, bądź jacyś ludzie dobrej woli, którzy, żołnierze jacyś, którym drogie jest życie cywili polskich, więc można się zwrócić, jak na przykład się zwracam do strony rosyjskiej legalnie jako cywil polski z prośbą, że gdy będzie realizowany atak rosyjski na jakieś cele wojskowe w Polsce, to żeby mnie ostrzegli, żeby mógł po prostu oddalić się, uciec, schować. Po prostu jest to w XXI wieku jakiś taki chyba warty przypomnienia, średniowieczny sposób prowadzenia wojen. Nie mogę tego słuchać. Wybaczcie mi, drodzy Państwo. Niech sobie każdy zobaczy dalej, ale to wystarczy, prawda? On tutaj chce, żeby Władimir Putin go ostrzegł, albo ambasador Rosji, a wcześniej tego typu rzeczy wygaduje. 6 godzin zdąży się, chłopcze, zabezpieczyć, tak sądzisz? No ja bym na miejscu ambasadora czy Federacji Rosyjskiej z pewnością ciebie nigdy nie poinformował po tym, co ty gadasz. W ogóle jaka to jest, nie wiem, no jakiś absurd, jakiś brak analizy jakiejkolwiek. Chłopczyku. Poza tym przypomnij sobie słowa Siergieja Andrzejewa, ambasadora Rosji. Co mówił? Że oni absolutnie nie szukają zwady. A tym bardziej w kierunku Polski. Polaków, mówiąc krótko, zdają sobie sprawę z tego, że polskojęzyczny rząd bardzo mocno miesza. Chyba najbardziej ze wszystkich. No ale to jest oczywiście na pasku czosnkowym. Ale ty tego nie powiesz. Bo po co? Ty będziesz myślał o swojej grubej, za przeproszeniem, no nie będę wymieniał, no i ewentualnie rodzina, tak. 6 godzin potrzebujesz. Ja już nie chcę tego komentować. Po prostu zaprzaństwo to jest mało powiedziane. Plucie, a potem prośba. Nie ma nic gorszego. Plucie, a potem prośba. Plucie, a potem prośba. Człowieku, weź ty lepiej, naprawdę, zwróć się do tych waspów swoich. Dobra, idziemy dalej, drodzy Państwo. Ja czułem, że tak będzie. Ja czułem, drodzy Państwo, że tak będzie. Teraz zobaczymy, co my tu mamy, bo przygotowałem również ciekawe rzeczy. O! Tutaj, drodzy Państwo, chciałem Wam pokazać bardzo ważny materiał.
Jest to ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o systemie identyfika rejestracji zwierząt. Czyli już jest po czasie. I to jest, drodzy Państwo, tyczy się różnej zwierzyny, tak zwanej hodowlanej, kury przede wszystkim, kaczki i tym podobne. Od jednej sztuki do iluś tam. Nieważne. Od jednej już się liczy. Czyli mówiąc krótko, trzeba to zgłosić, bo jeżeli się nie zgłosi, no to będzie kara finansowa. Za to oczywiście z pewnością trzeba płacić, jak ktoś ma chociaż jedną kurkę. A po co jest to robione? A po to, drodzy Państwo, żeby te kury miały całkowity nadzór. Tak jak wy macie po prostu nadzór, tak i również kury będą też miały. Wy nie macie mieć zdrowych kur, tylko takie same, jak idą do Lidla. Czyli będą oczywiście jakieś sypawki specjalne na to. Oprócz tego, drodzy Państwo, narzucona pasza dla nich. Przypuszczam, że z mączką rybną. Czyli w smaku będą rzeczywiście takie jak w Lidlu. Jak zamkniecie oczy, to nie będziecie wiedzieć, że jecie jajka. Tak. Ja wiem, co to znaczy, ponieważ mam swoje kury i to jest coś pysznego. To jest coś pysznego. Niejednokrotnie piję na surowo. Natomiast jajka sklepowe, nawet te lepsze, no to powiem Wam, to jest wyjątkowo duża różnica. A już te takie najtańsze, to nawet szkoda czasu, żeby to kupować. To jest zgroza. Białka, z tego co pamiętam, mi ludzie mówili, że wyglądają jak plastik, takie przezroczyste. I teraz tak. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Było głosowanie w Sejmie. 400 tam iluś tych gamoni, bo inaczej nie można nazwać, głosowało, żeby ta ustawa przeszła. Kilku się wstrzymało od głosu. Ktokolwiek się wstrzymuje od głosu, powinien być w ogóle wywalony natychmiast z Sejmu. Bo to jest najgorsze, co może być, jak ktokolwiek się wstrzymuje od głosu. Oczywiście, drodzy Państwo, mistrzami w wstrzymywaniu się od głosu jest Konfederacja. I macie tutaj Szczęść Boże i tych innych, prawda? Dla kogo oni pracują? Jak ja to usłyszałem od Ewy ze Śląska, to nie chciałem wierzyć, że to jest możliwe. Zobaczcie, do czego to dochodzi. Jak w ogóle można coś takiego zaproponować, a jeszcze przegłosować? Wszyscy na tak. Za ustawą. Doprowadzą do tego, drodzy Państwo, że rzeczywiście będziecie jeść robale. A z czym, to chyba wiecie, nie będę wymieniał tej nazwy, z pewnością działa na mózg, jak i również świetnie poprawia wzrok. Słuchajcie, naprawdę, nie będziecie mogli nic zrobić. Nie będziecie mogli posadzić ani marchewki, ani pory, ani ziemniaczka własnego. Nic nie będziecie mogli. Rozumiecie? To jest taki bandytyzm, że przechodzi ludzkie pojęcie. Więc się zastanówcie wy, na co sobie pozwalacie. W ogóle zgroza. Ręce mi opadają, już mi się nawet nie chce o tym mówić. Dobra. Teraz, drodzy Państwo, czy WOŚP już kiedyś było? Bardzo fajny artykuł. Pokażę kawałeczek i skomentuję po swojemu. Dziękuję jednemu ze słuchaczy stałemu za ten materiał. Tak, warto było faktycznie
to zobaczyć. Już to, drodzy Państwo, przewijam, dlatego że to jest krótkie, ale damy o te. Nie od początku, bo nie ma potrzeby. Bo nie ma potrzeby. No jak zwykle się kręci, bo to przecież inaczej nie może być. Jest to propaganda goebbelsowska. Tak. Póki się kręci, to wam powiem chwilkę a propos Goebbelsa. A nie, już się zrobiło. Już się zrobiło. Na samym początku. Opowiem wam ciekawostkę historyczną o socjotechnikach, jakimi posługiwali się naziści. Ideologia nazistowska była dla większości Niemców czymś obcym. Jej propagowanie wymagało zastosowania zaawansowanych technik manipulacji. Tutaj na wysokości zadania stanął Józef Goebbels. Wymyślił on akcję zimowej pomocy, która w odbiorze społecznym wyglądała na działalność charytatywną. W rzeczywistości miała posłużyć jako nośnik szerzenia zgubnych ideologii. No bo kto nie chce pomóc potrzebującym? Pierwsza akcja zimowej pomocy została zorganizowana w 1933 roku i kontynuowana była przez 10 lat. Tak. To jest tylko wstęp, drodzy Państwo, by wprowadzić, prawda? Dokładnie to samo, co robi dzisiaj Owsika. Identycznie. Niczym się to nie różni, prawda? I w swoich skutkach jest również katastroficzne. Jest to przełożenie, jakbym powiedział. To, co robi Owsika, te Woodstocki, te wszystkie kwestie, to jest naprawdę, to się klasyfikuje autentycznie na długie lata w czasów. Tak, ale tych prawdziwych czasów. No i konfiskata majątku, to jest, ale gdzie, no przecież to jest ich. Józef Goebbels. Drodzy Państwo, ta osoba została przez Hitlera, drodzy Państwo, tak? Została przez Hitlera postawiona na najważniejsze zadanie. Czyli propaganda. Jaka z dezinformacji zrobić informację? Nie najgorzej mu się to udawało. Przypomnę, że był niespełnionym dziennikarzem. Kuternoga, ale to nie chodzi o to. Akurat do niego to przypisuje. Miał kompleksy na tym punkcie. Co się później odbijało oczywiście na jego działalności. Znaczy, nie, w stosunku do Hitlera nie. Większej lizi dupy, drodzy Państwo, od niego nie było. Nie było. Zrobił wszystko, by się przypodobać Hitlerowi. W związku z tym ta funkcja, którą dostał, no to było jego spełnienie marzeń. Tak, on przechodził etapy. Nie był pewny, czy mu się to uda. No ale ta lojalność była wyjątkowa w stosunku do Hitlera. Hitler z kolei, drodzy Państwo, jak niektórzy twierdzą, że był taki pracuś, nie. On obstawiał się tylko najbardziej zaufanymi ludźmi i takich sobie gromadził wokół siebie. I faktycznie, jeśli chodzi o tę kwestię, to był dobry. To był dobry. I teraz zwróćcie uwagę na pokazywane były jako obraz solidarności i współdziałania. W czasie, kiedy dzieci były wysyłane z puszkami na ulicę, ich matki często przygotowywały posiłki dla kwestujących oraz organizowały loterie i aukcje m.in. serduszek. Goebbels wiedział, że nic tak nie wpływa na percepcję, jak obdarowanie kogoś serduszkiem. Taka osoba automatycznie wpadała w pułapkę psychologiczną i stawała się nieświadomym propagatorem wrogich ideologii, sama będąc totalnie przekonana, że rzeczywiście komuś pomaga. Skuteczność tego typu propagandy polegała na tym, że działała na kilku obszarach.
ekonomicznym, ponieważ łatała budżet państwa, odciążając go z realizacji polityki społecznej. Politycznym z powodu tego, że wspierała lokalnych burmistrzów, którzy występowali na biesiadach, w trakcie których ludność dobrze się bawiła przy akompaniamencie zespołów muzycznych. Aspekt najważniejszy to cykliczne powtarzanie tej akcji, co spowodowało utrwalenie się idei nazistowskich, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ponieważ kojarzyło im się to z dobroczynnością, zabawą i serduszkami. Niestety ostateczny finał był taki, że ten sposób szerzenia ideologii okazał się bardzo skuteczny, co w rezultacie doprowadziło do krzywdy wielu milionów ludzi. Pytaniem otwartym pozostaje, czy użycie tych samych mechanizmów w dzisiejszych czasach byłoby równie skuteczne? Oczywiście, że tak. Bo, drodzy Państwo, pewne rzeczy trzeba dopasować do danej sytuacji, prawda? Wtedy tańcowali. Tak, tańcowali sobie przy tej propagandzie. Dzisiaj tarzają się w błocie, bo wcześniej, bo to niemożliwe. Ludzie mieli coś w głowach. Przypominam, że to, co proponował Hitler, on by tego nigdy nie zrealizował, gdyby nie fundusze przez 6 banków i celowe wywołanie kryzysu po I wojnie światowej. 35% bezrobocia. Tak. To było wszystko zaplanowane przez te właśnie banki, Goldman Sachs na początku. Nie muszę przypominać, że całym sterem był kartel farmakologiczno-chemiczny Parben. Drodzy Państwo, Rothschild, Rockefeller na przodzie. Otóż przypuśćmy, że byłyby fundusze skądinąd, to początek był bardzo zachęcający, ponieważ narodowy socjalizm proponowany przez Hitlera, prawda? Przez wiele lat się zaczął sprawdzać. Na tym to polegało, by ludzi zachęcić poprzez propagandę zniszczyć tak zwany kapitał, pseudokapitał. To był pseudokapitał czosnkowy. Mówię oczywiście o sklepikach i tak dalej, które wyeksponowali oni sami po to, by ludzi łatwiej zmanipulować. By ich nastawić konkretnie, prawda? To się udało. I to rewelacyjnie. Nikt. Byli Niemcy, którzy to dostrzegli. Natomiast jeśli chodzi o same społeczeństwo niemieckie, zostało po prostu zmanipulowane. Mówiąc krótko, dało się wystawić przez czosnek, drodzy Państwo. I teraz tak. Jeśli chodzi o tego typu zagrywki. My mamy to dzisiaj w Polsce. Ja się pytam, czy organizowanie tego typu rzeczy, gdzie Melon i Matka, mówię tutaj o tak zwanych organizacjach, jeszcze raz przypomnę, Owsika, nie zostały nigdy rozliczone. Cała rodzina tam siedzi. To jest na zasadzie tej samej dokładnie, co u Rydzyka. Niczym się to nie różni. I oni nigdy na dzień dzisiejszy, jak patrzymy oczywiście, kto to trzyma w ręku, nie będą zweryfikowani. Proste? Proste. Pokażę Wam pewne rzeczy, bardzo istotne również, które nawiązują właśnie do tej orkiestry. I kto tak chętnie bierze w tym udział? Czy daleko ta osoba ma do tego okresu, co tutaj przed chwileczką pokazywałem? No nie. Absolutnie. Czyżby mi się gdzieś to schowało? Niemożliwe. A nie, to nie jest tutaj. Już zaraz znajdziemy. Warto poczekać, drodzy Państwo. Naprawdę warto poczekać. Brakuje ciągle czasu, powiem Wam otwarcie, no bo jak wiecie, ja jeszcze nie jestem na rencie,
Jak będę, to system będzie miał mnie dosyć. O. Proszę zobaczyć. Premier Morawiecki ma naprawdę łeb nie od parady. 119 tysięcy zarobił dla siebie na inflacji w tym roku, który minął, w tym roku, który się zaczął. Zarobi ponad 500 000 złotych, a za ten czas, kiedy te obligacje na ile były rozpisane, czyli do 2025 roku, zarobi w sumie 2 000 000. Jeśli jakieś resztki godności politycznej i takiego osobistego honoru premier Morawiecki ma, to te pieniądze powinien, jest dobra okazja, w tym tygodniu przekazać na przykład właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bo nie może być tak, że premier polskiego rządu zarabia duże pieniądze na tym, że wszyscy inni jego podopieczni Polacy pieniądze tracą z powodu ich decyzji w podjęciu. Premier Morawiecki ma naprawdę łeb nie od... Tak, tak, to już słyszeliśmy. Drodzy Państwo, czy Wy widzicie tą hipokryzję? Ja już to tłumaczyłem 100 razy. O jakimi on sumami to operuje? Przy to na waciki nawet by nie starczyło. Tam poszły biliony. Już nawet nie miliardy. A ten robi zasłonę dymną. To jego koleżka jest i to bardzo dobry. Następnie polecimy po tym gagatku. Kręć się, kręć się. Złośliwość przedmiotów martwych. O, proszę bardzo. Już jest niedisponibel. Przepraszam, już nie można, drodzy Państwo, tego dostać. Zlikwidowali. Widocznie za duża afera była. No to damy coś innego. A jeżeli nie, o. Tutaj jestem. Szczyt bezczelności, to ja się w ogóle dziwię, że jego nie wywalili z Polski. Dosłownie. Aż nie wierzę w to, że to jest możliwe. Może to akurat wskoczy. Za tego typu słowa Polska to nienormalność. I później to tłumaczenie, zobaczycie, naprawdę. Ja nie potrafię pojąć, w jakich my czasach żyjemy. Na co wy liczycie? Na co wy liczycie? No i cóż. Było dobrze i jest. Na czym polega ta miłość do Polski? Jeżeli pana głównym wyznaniem było, że polskość to nienormalność. Na tym polega to ta miłość do Polski. Mówi pan o tym moim takim krótkim eseju w miesięczniku Znak. Akurat ten cytat, o którym pan mówi, no jest wzięty wprost z listu Józefa Piłsudskiego. Gdyby pan ten tekst przeczytał do końca, to są dwie strony. Da pan radę. Ja całe swoje życie poświęciłem Polsce. Na tym polega miłość do ojczyzny. Nie na gadaniu o patriotyzmie, tylko na życiu, które się ojczyźnie poświęca. Czy wy słyszycie, drodzy Państwo, o czym on w ogóle mówi i kim on się wspiera? Piłsudskim, Zelmanem? I on mówi, odwraca kota ogonem w bezczelny sposób i on mówi, że on służy Polsce? Tak jak Morawiecki służy, prawda? Pozdrowienia pani Morawiecki, niech pan sobie złoży do swoich krewnych. Za Miśkę Ryżu. Tego typu cytatów było mnóstwo. I to są osoby, które są na najwyższych stanowiskach, tak zwanych, no oczywiście, z przymrużeniem oka, bo to są tylko i wyłącznie marionetki. Wszystko to, co jest postrzegane, to są marionetki. Ich można poświęcić, system może poświęcić. Ale jesteśmy w takim czasie, że nawet nie jest to konieczne. Bo czasem, jeżeli się przeholuje
No to tak się robi. Dzisiaj to nie jest konieczne. Mamy tego gniota. Powiem wam, jak patrzę na niego, to aż mu się pięść zaciska. Autentycznie. To jest w ogóle aż niewiarygodne. I zobaczycie, przyjdzie taki moment, że nie będziecie mogli jednego złego słowa powiedzieć na nich. Jak dalej będziecie się tak zachowywać. Nie, aha, jest, przepraszam najmocniej. Proszę uprzejmie. Dzień dobry, to już 31 raz zagramy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem zaproszę do mojego miasta, ukochanego miejsca, do Gdańska, na wspólny spacer i później przede wszystkim wspólny obiad w kultowej gdańskiej restauracji. Jako przewodnik po Gdańsku i autor kilku książek o Gdańsku naprawdę będę miał coś ciekawego do opowiedzenia. I oczywiście jedną z moich książek z serdeczną dedykacją dołączę. Także spotykamy się w niedzielę 29 stycznia. Zapraszam do licytacji. Słuchajcie, drodzy Polacy, gdy niejednokrotnie wspominałem, że nie wystarczy urodzić się w Polsce, żeby być Polakiem. Śmiem twierdzić, że łatwiej chyba jest spotkać prawdziwego Polaka za granicą niż w Polsce. Od strony proporcjonalnej oczywiście. Ja nie wierzę własnym oczom i uszom, że coś takiego sobie pozwala na tego typu wstawki. Przecież tak, Polacy powinni się zjawić, poprosić o jego książkę, nie płacić za nią, po prostu mu ją zabrać. Książkę. W ogóle nazwać książką i zwyczajnie spalić to gówno. Zwyczajnie to spalić na jego oczach. On, który za jego kadencji tyle malwersacji finansowych. Zobaczcie, jak to się dzieje. Każdy z nich potem na drugiego pluje. A potem siedzą przy jednym stole. I tak jest od 89 roku. To nie są miliony złotych. To nie są nawet miliardy. To poszło w biliony. Wszystkie kamienice, te wszystkie inwestycje, niszczenie od 89 do dnia dzisiejszego. Ja przypominam, że ten ryży lis jest od początku. Od początku był przy okrągłym stole. Nie do uwierzenia. Dobra, idziemy dalej. Dzisiaj będzie krócej, żeby was nie męczyć, drodzy państwo, bo wiecie, jakby nie patrzecie, dwa filmy naraz, nie każdy zdąży zobaczyć. Ale jeszcze tylko jedną wstaweczkę zrobimy i kończymy. To jest bardzo ważne. Oj, nie tutaj nacisnąłem, jak zwykle. Bardzo ważna informacja, drodzy państwo. Zaraz się otworzy. Ogromny nacisk WHO. Już dziś produkt trafi do Polski. Z dniem 24 stycznia na polski rynek wkracza mąka ze świerszcza. Ten superfood trafi do takich produktów jak pieczywo, makaron, czekolady, zupy, proszku. Znajdziemy je także w wielu substytutach mięsa. Niedawno komentowaliśmy rewolucyjną ustawę Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia żywności z owadów. Teraz do sprawy odniosła się posłanka Lewicy, która już wcześniej próbowała podobnych produktów żywnościowych, żywieniowych. Czy mąka ze świerszcza zrobiła na niej wrażenie? Zaraz poszukam, bo jestem.
Posłanka Żukowska komentuje jedzenie robaków. Do sprawy odniosła się także Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Na polskiej scenie politycznej ta partia często zabiera głos w sprawie spraw zwierząt hodowlanych. W sumie to popieram, bo to cenne źródło białka, a je na pewno jest łatwiej pozyskać z małych zwierzątek, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Tak, ściema tą klimatem, to chyba nie muszę Państwu powtarzać. Na przykład, jeśli mówimy o wołowinie. Żeby wyprodukować kilogram wołowiny, trzeba zużyć strasznie dużej ilości wody. Jadłam kiedyś robaki, takie chrupiące, były smażone. Nic takiego niesamowitego, odpowiada posłanka w rozmowie dla Radia Z. Zapytana o to, czy popiera żywność powstającą z owadów. Oni tutaj wypisują, jakie są wartości. Jak myślicie? Można im zaufać? Czy tym specjalistom, którzy faktycznie pokazują tą drugą stronę? I chyba byśmy na tym skończyli, drodzy Państwo. Tu jest to zdjęcie. O. Myślę, że na tym skończymy. Która to godzina? 36 minuta. Tak, już nie będziemy nic szukać. Wezmę, po prostu zrobię małe podsumowanie. Zapewniam wszystkich, że te osoby tego nie jedzą. Bo trudno by było uwierzyć, że nie mają świadomości, co tam jest. Nie mogę wymieniać tej nazwy, ponieważ wiadomo, czym to grozi. Jeśli chodzi o kwestie dezinformacji, no to same superlatywy, jak może być inaczej. I dlatego jesteśmy tak chorzy, prawda? Bo są zawsze, od samego początku, same superlatywy. Prawda jest taka, że rolnictwo całkowicie staje się nieopłacalne. Do tego doprowadzili. Poprzez dokładnie dofinansowanie i ci ludzie, mówię o tych rolnikach, którzy przyjęli ten układ, nawet się nie zorientowali, jak zostali oszukani. Tak, zostali zwyczajnie oszukani. Nie dość, że sami obecnie już nie będą w stanie czegokolwiek produkować dla własnych potrzeb, a oni będą mieli świadomość, co im proponuje system. Ale cóż, kapucha, którą dostali, już została przyjęta i wydana. I cóż, co wy będziecie robić teraz? Siać trawę? Pomyśleliście przynajmniej, do czego żeście doprowadzili samych siebie również? Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak przywiązanie do ziemi, to co było kiedyś. Nawet jak nieraz obejrzę sobie czterech pancernych i psa tego Tomusia. To powiem wam otwarcie, jego ojca oczywiście. Te sceny z tego filmu akurat pamiętam, jak szli razem z Gustlikiem i siali. Tak, drodzy Państwo. To była miłość do ziemi. Teraz tego nie ma. I nie chce mi się nawet tego komentować. To się musi skończyć, ale samo się to nie zrobi. Bo jeżeli to się nie skończy, drodzy Państwo, to nawet robaków nie dostaniecie. Zwyczajnie posiłek będzie w tabletce. A dlaczego? Bo już to planowane jest od dłuższego czasu. Szybko zapomnijcie,
gdzie cokolwiek istniało. Będziecie mieli sztuczne drzewa. Wszystko sztuczne. Dlatego, że ta technika już jest tak rozwinięta, że poprzez lasery wam to stworzą. Będziecie za oknem to oglądać. Będziecie mieli zakaz wstępu do lasów, bo już się to dzieje. Nie będziecie mogli pojechać nad morze. No chyba, że zapłacicie na wejście na molo słone pieniądze, ale nie będziecie mieli. Więc będzie to tylko dla wybrańców. Do tego doprowadzą. A tak naprawdę, mówię tutaj o osobach, które zostaną. Bo większość z was po prostu wybierze się w daleką i ostatnią podróż. To będzie bileta w jedną stronę. Część już skorzystała z tego biletu. Przykre, prawda? Wyjątkowo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę z Panem Bogiem i pamiętajcie, brońcie wartości, wartości są koło nas. Wartością jest ksiądz Woźnicki w tym, co głosi. W tym, co głosi. Wartością jest Marian Banaś. Wartością jest trochę osób. Mówię tutaj o narodowcach chrześcijanach. Brońcie tego. A nade wszystko przypomnijcie sobie, że to wszystko jest od Jezusa Chrystusa. I jeżeli będziecie szukać gdzie indziej, nawet nie zdążycie się przeżegnać. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.